Poleciłem dzisiaj przekazać Biuru Bezpieczeństwa Narodowego naszą odpowiedź. System dowodzenia musi być jednolity i na jego czele musi stać, jako naczelny dowódca w czasie wojny, a w czasie pokoju szef sztabu, który będzie pełnił funkcję pierwszego żołnierza RP. Wszystkie struktury, dowództwa wojskowe muszą być jemu bezpośrednio podporządkowane, powiedział w kwadransie politycznym, szef MON Antoni Macierewicz. Przyczyną wszczęcia postępowania sprawdzającego WS. Gen Kraszewskiego jest pojawienie się nowych informacji wskazujących na to, że pan generał minister obrony narodowej Antoni Macierewicz zapowiedział w kwadransie politycznym, że wkrótce ukaże się raport dotyczący katastrofy smoleńskiej. Wyjaśnił, że nie chodzi o nowe dowody, bo materiał dowodowy jest znany. Problem w tym, że on był fałszowany. Jeden te fałsze zostały później rozpropagowane poprzez TZW. Komisję Millera i propagandę, głównie rosyjską, i niektóre media, które rosyjską propagandę także w Polsce powtarzały, wyjaśnił i dodał, że w tej sprawie złożył doniesienie o przestępstwie do prokuratury. Zostało tam wykazane dowodnie, nie na podstawie logicznego myślenia, domniemania, hipotezy, tylko na podstawie słów samych autorów raportu Millera, którzy podczas analizy dowodnie wykazują, że generała Błasika nie było w kokpicie, że samolot nie uderzył w ziemię z siłą 100 gram, że komisja Millera na miejscu nic nie weryfikowała, bo Rosjanie jej na to nie pozwolili. A później w raporcie napisali coś dokładnie odwrotnego, stwierdził. Te fałsze są najbardziej jaskrawym dowodem tego, że cały raport Millera jest nieprawdziwy. Jest fałszywy, powiedział. Raport gotowy na wiosnę. Macierewicz zapowiedział, że wiosną opublikowany zostanie raport, który będzie zawierał prawdę, a nie, jak ocenił, kłamstwa. Dodał, że jeżeli prace ekshumacyjne będą zakończone, to wynik zostanie włączony do raportu. Jeden będzie miał on charakter ostateczny. Jeżeli prace się przeciągną, to oczywiście raport sformułuje wnioski na temat przebiegu wydarzeń, nie uwzględniając tych analiz, i z tego punktu widzenia być może będzie musiał być uzupełniany, dodał. Podkreślił, że materiał dowodowy, jakim dysponuje komisja, wystarcza do sformułowania jednoznacznego wniosku co do przebiegu wydarzeń. Nikt na nikim się nie mścił. Minister obrony komentował też materiał telewizji TVN o major Magdalenie, która odeszła ze służby kontrwywiadu wojskowego. W materiale zawarta była teza, że jej odejście było zemstą ministra za to, że zajmowała się między kropka i neutron. Tłumaczką, która przełożyła na język rosyjski raport z likwidacji wsi z 2007 roku. Zdaniem Macierewicza materiał TVN nic nowego nie wniósł wobec tego, co ludzie z wsi usiłowali rozpropagować na przełomie 2013 roku i 2014 roku. Ta pani, tłumaczka, miała poświadczenie bezpieczeństwa, tłumaczyła wyłącznie materiał jawny i nie miała dostępu do żadnych tajnych informacji, w związku z tym cała historia jest bezprzedmiotowa, zapewniał Macierewicz. Nikt na nikim się nie mścił, ta pani, mówię teraz o żołnierzu, została odsunięta ze służby dlatego, że podejmowała bezprawnie, bez wiedzy służby działania poza granicami kraju, dodał. Konfabulacja i stek bzdur, pytany o autora książki Macierewicz i jego tajemnice, Tomasza Piątka, ocenił, że realizuje on pewne zadanie, które jest szkodliwe dla państwa.